Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam serdecznie w nowym tygodniu. 18 dzień lipca dzisiaj mamy. Zapraszam na przegląd poranny, poranny przegląd techniczny. Zaczynamy sobie od wykresu euro-USD. Tak patrząc najpierw z perspektywy nieco szerszej i dokonując tutaj pomiaru tej ostatniej fali spadkowej, czyli tego odcinka, który gdzieś rozpoczął się pod koniec czerwca, jeszcze mamy tutaj poziomy 1,0615 mniej więcej, czyli dosyć odległo od tego, co mamy w dniu dzisiejszym, zaledwie po mniej więcej nieco ponad 2 tygodniach, może 2,5, bo parytet tak naprawdę został przetestowany, jeżeli chodzi o główną parę walutową, a nawet nieco wybity dołem przez powiedzmy kilka godzin, natomiast cena powraca i tak dosyć szybko ponad tą psychologiczną barierę i tak naprawdę generowana jest obecnie średnioterminowa korekta wzrostowa na tej parze walutowej. Jeżeli dokonamy sobie pomiaru właśnie tego ostatniego swingu spadkowego, to możemy gdzieś ten pierwszy target taki dla kupujących sobie wyznaczyć. Związany on jest tutaj ze współczynnikiem 38,2 FIBO i tak naprawdę tutaj mamy okrągły poziom cenowy, również 1,0200, a więc 1,0200 obecna strefa oporu na euro USD. Jeżeli chodzi o obecne wsparcie, obecną strefę popytową, no to oczywiście to, co ten pułap, który został osiągnięty na sesji z 14 lipca, to mieliśmy sesję czwartkową, to też 0,9950 stanowi tutaj silną barierę wsparcia, barierę popytową na głównej parze walutowej 0,09950, 1,0200, a więc mamy taki przedział powiedzmy 250 pipsów, jeżeli chodzi o te techniczne ograniczenia. Ok, idziemy sobie dalej. GBP USD, a więc funt brytyjski do amerykańskiego dolara. Może na początek zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zasięgi korekcyjne na tym wykresie. Tutaj mamy korektę wzrostową, czy zobaczymy sobie, czy ona była największa podczas tych spadków. Tu była już minimalnie naruszona, więc to mierzenie sobie zaktualizujemy o to, co wydarzyło się tutaj już na sesjach lipcowych. Tu mieliśmy trochę mniejszą korektę i obecna, która się nam kształtuje na kablu. Bierzemy pod uwagę tutaj tą wzrostową z 1-4 lipiec, czyli to był też przełom tygodnia, piątek, poniedziałek. Mieliśmy przerwę weekendową. I to rozpiętość tej korekty wzrostowej tak naprawdę odkładamy sobie od dołka z końcówki ubiegłego tygodnia, co daje nam tutaj poziom podażowy na kablu. Zaraz sobie jeszcze go oznaczymy. Odcień czerwonego. Biegunowość potwierdzająca te rejony. Jak najbardziej tutaj się nam uaktywnia ten element potwierdzający strefę. 1,1950 i obecny poziom oporu na kablu. Ok, idziemy sobie dalej. Tutaj na USDJPY mamy wykonany pomiar ostatniej fali wzrostowej, to co pokazywałem podczas sesji piątkowej. Biegunowość drobna tutaj jak najbardziej w ramach potwierdzenia nam się pojawia z uwagi na ten wierzchołek lokalny na sesji z 13 lipca. I obecne spadki, jakie są budowane, tak naprawdę zbliżamy się powoli do tej 50, to jest połowa swingu, ale dobrze bardzo wygląda ten poziom, jeżeli chodzi o horyzontalne właśnie potwierdzenie. 137,95, 137,90 to są rejony, które nas tutaj pod względem technicznym interesują, a więc nieco poniżej 138, jeżeli cena zacznie schodzić w te rejony, będziemy tutaj sobie obserwowali, jakie formacje świecowe będą też kształtowane, czy to na interwale jednogodzinowym, czy to też jeszcze nieco niżej, czy M30 na przykład warto sobie zaobserwować. Tam też mogą pojawić się jakieś takie wyprzedzające oznaki popytu, jeżeli też strefa będzie broniona, bo to jest też ostatni taki element decyzyjny, czyli te formacje świecowe na tych interwałach nieco mniejszych też. Zobaczmy, co się zadziało też na rynku złota. Mieliśmy poziom
poziom podażowy na złocie związany ze współczynnikiem 38,2. Ten poziom wcześniej zaksięgowany na sesji 15 lipca. Czyli oczywiście to jest sesja piątkowa na zamknięcie ubiegłego tygodnia. I tak naprawdę, jak sobie zobaczymy dzisiaj pod koniec sesji azjatyckiej, tutaj na otwarciu sesji europejskiej w dniu dzisiejszym powoli jeszcze rynki kasowe tak naprawdę nie wystartowały, ale gdzieś te godziny sesji europejskiej się już pojawiają. Jeszcze mamy przed godziną 9, jednakże zdecydowanie kapitał z Europy zaczyna już płynąć na rynki. Widzimy, że pojawiają się oznaki podaży, przede wszystkim ta świeca z godziny 7 do 8 mocno prospadkowo wygląda, jeżeli chodzi o rynek złota. Natomiast w tym przypadku widziałbym drobne zagrożenie właśnie z uwagi na jakby okienko czasowe, w którym mamy tą formację ukształtowaną i raczej podszedłbym do sprawy tutaj do tej strefy w taki sposób, że przynajmniej poczekałbym jeszcze na ukształtowanie się tej godzinówki z godziny 8, a być może jeszcze kolejnej z godziny 9, czyli gdzieś w okolicy godziny 10, ewentualne decyzje mogłyby zapaść, jeżeli chodzi o rozegranie tego poziomu cenowego, bo wydaje mi się, że jeżeli te rynki kasowe w Europie wystartują, też kapitał popłynie, jeżeli chodzi o europejskie parkiety i wiele innych tutaj instrumentów, to też te sygnały na formacjach światowych będą dużo bardziej wiarygodne niż to, co się wydarzyło gdzieś tam w okolicy godziny 6, 7, jeszcze tak naprawdę przed takim prawdziwym otwarciem tutaj w Europie. Więc na złocie czekamy, jak tutaj ta sytuacja się w najbliższych, powiedzmy, 2 godzinach ukształtuje. Broniona strefa $1716 za uncję, cały czas aktualny ten opór na rynku złota.